Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta na Modarchie. Zechmod. Dzisiaj zajmiemy się bardzo fajnym systemem, który będzie polegał na przesyłaniu energii z hen tam do góry, tam nade mną, nie wiem czy widać to, chyba nie widać tego nawet. Jest zamontowany układzik z wiatrakami. Zacznę chyba gdzieś tu. Dobra, tam jest po prostu znaczek jakiś. Gdzieś tutaj nade mną jest zamontowany system, ja dokładnie mówiąc home, wiatraki, jestem w tym oto miejscu. System 12 wiatraków, na razie oparty na Ultimate Energy Cube i on jest dokładnie nad moją bazą, więc teraz tutaj zlecimy w dół. Jest dokładnie, jak widzicie, w tym czanku, w którym będę chciał go obsługiwać. Ale przesyłanie energii nie działa, nie wiem dlaczego, ale zamontowanie takiego oto urządzonka, jak nie mam go tutaj? Mam. Z Ender.io jest itemik do przesyłania energii, jednakże on przesyła tylko 40 RF-ów na maksymalnym kapasytorze, więc musimy właśnie wykorzystać system, który będzie polegał na przesyłaniu energii. To jest ultimate, ten z base, bo potrzebuję tego. Przesyłaniu naszych cubów z góry na dół do rozładowania, następnie wysłanie zapasowego cuba na górę do naładowania i ten cykl będzie powtarzany za każdym razem. Więc będzie tutaj sporo zabawy. I pobawimy się tutaj builderami. Jako że builder daje nam piękne oto możliwości zabawy się tego. Wysyłanie energii też oczywiście będzie nam tutaj potrzebne, jak również zbieranie itemów. Jest tu sporo rzeczy. Ale wam wszystko wytłumaczę po kolei, jak to ogarnąć, bo temat jest naprawdę wart swojego omówienia, bo daje wam on bardzo duże możliwości, ale trzeba to powoli, systematycznie ogarniać. I w co potrzebujemy kilka builderów. Czemu kilka? Jako że będziemy operowali na ich właściwościach, czyli buildery będą wszystkie na dole, a będziemy zbierali itemki z całej mapy tak naprawdę. Jest tutaj zabawa. Potrzebujemy taką. To jest item do zbierania. Potrzebujemy takich zbierających dwie sztuki. Tak dojść. Ach, czekajcie, mi to nie chce działać. Jest to podstawowy pierwszy, co trzeba zbudować. Jest to ten. Na stanie, jak widzicie, więc spokojnie to ogarniemy. Tylko czy ja mam jeszcze diaksy? Nie mam diaksów już, wow. Ej, to naprawdę bardzo fajnie. To, że potrzebujemy w takim razie puścić sobie tych diaksów do przetworzenia. One będą oparte tylko o macerowanie. Można je przepalić? Nie jestem pewny. Ja to ogólnie ten system muszę jeszcze przebudować, bo potrzebuję zrobić sobie chyba jeszcze osobnego chesta, który będzie tylko i wyłącznie nam zbierał itemy, bo póki co robiłem to w ten sposób, że działam na zasadzie blacklist and whitelist. Czyli tutaj ustawiam sobie na chyba blacklist, tak? Te diamenty nie leciały nam do przepalenia i ustawiam tutaj whitelist do wyciągania surowców. Jak widzicie, tutaj już wszystko pełne, więc też no średnio jest to jak ogarnąć. Więc to jest mój sposób na ogarnięcie tego naszego całego systemiku, ale to oczywiście trzeba zrobić troszkę w inny sposób i dzisiaj spróbujemy to też może ogarnąć, jeśli będzie tutaj czas też na ten temat, ale widzicie, że naprawdę tutaj sporo tych surowców uzyskujemy, a wykorzystanie naszych tutaj sagmili oraz furnei z Ender.io daje nam bardzo pokaźne tutaj osiągi. Ok, potrzebujemy teraz taką sticky, wykonanie tu oczywiście dodatkowych itemów, czyli dwa razy potrzebuję kilofa oraz potrzebuję łopaty. Dwa razy. Raz, dwa. Ok, teraz potrzebujemy wykonać to urządzonko, tylko potrzebujemy jeszcze tego, podstawowe narzędzie. Też dwa. Chyba dwa mi wystarczą, takie mam wrażenie. I budujemy jeden oraz i drugi. Następnie potrzebujemy je wykonać w formie silk. Silk powoduje to, że będziemy mogli rozwalić, znaczy zebrać dany blok, ale bez zostawienia dirta. Podstawowa karta Quarry zostawia wam po rozwalonym bloku dirt. Clearing Quarry zostawia wam pusty blok. To właśnie nam na tym będzie zależało. Dodatkowo jeszcze potrzebujemy wykonać sobie repeatery. To jest tutaj odnośnie czystego Minecrafta, ja mało z niego korzystam, wiecie zresztą o tym bardzo dobrze, no ale też czas wreszcie to również ogarniać, bo czysty Minecraft jest bardzo potrzebny w niektórych tutaj zastosowaniach, tym bardziej, że chciałbym jeszcze część ogólnie moich tutaj maszyn, żeby tutaj fajnie zautomatyzować, albo też
wybudować systemy właśnie z czystego Minecraft. Tylko tak, na górze, na dole przydałoby mi się jeszcze jedna rzecz. Otóż potrzebujemy stone'y. Serio, co to miało być? Okay, jest stone. Weźmiemy sobie bricki. Jesteśmy z dwa staki. Teraz mamy tego czystego kamienia naprawdę dużo, bo on nam powstaje jako efekt uboczny. I chciałbym tutaj zrobić tą małą sekcję odnośnie tej całej zabawy. Nie wiem, czy będę potrzebował troszkę więcej miejsca. Tak, jak zauważyliście, straciłem mojego backpacka. To jest w ogóle długa historia, bo tutaj miałem małe przygody związane z tym, ale przez to po prostu zmarnowałem to i nie mam naprawdę tutaj prawie nic. Dosłownie prawie nic nie mam. Ja to po coś budowałem, ale już nie pamiętam po co, ale wykorzystam to miejsce pod ten system. Nie pamiętam, co ja tutaj dokładnie chciałem wybudować. A, już pamiętam! Skrzydełka chciałem zrobić, tego ringa do latania. Chciałem zrobić sobie z Extra Utils, chyba tak to było, z tej modyfikacji jest to. I faktycznie to sobie zrobimy, ale może jeszcze nie teraz w tym momencie. Gdzie w ogóle mam hammera? Tak, wykonałem sobie hammera nowego. Tak, teraz wszystkie swoje itemki składuję w tym oto backpacku, bo ten backpack de facto jest chestem, więc to będzie dla mnie bezpieczne, że na pewno tych itemów ja nie stracę. Może nie na pewno, ale jest większa szansa, że ich nie stracę w porównaniu do tego, co było przedtem, że... to mi chyba wyleciało w którymś tam momencie, jak po prostu grałem. Zapomniałem o tym, co się o tym zapomniałem, nie zauważyłem tego. I oczywiście, jak dobrze wiecie, po pewnym czasie itemki znikają. I tak się stało u mnie. I po prostu straciłem wszystkie moje itemy. To było mega, mega irytujące. Dobra, teraz tego, to tutaj obrobimy troszeczkę. Wiem, że mam oczywiście one, mógłbym to po prostu one zrobić, ale to chwila, moment, więc zróbmy to sobie w ten oto sposób łopatologicznie. I teraz zaczniemy się naszą tutaj całą zabawą. Potrzebuję tutaj jeszcze tylko torch. Może tu mi się zapali coś. Niestety nie zapali się. Okej, w porządku. Potrzebujemy w takim razie teraz zamontować naszego tutaj buildera. I nasz builder będzie polegał na niszczeniu. On po prostu ma za zadanie zniszczyć na górze cube'a, jeśli po prostu już będzie w pełni naładowany. Taki on ma swój cel. Żeby to oczywiście zrobić w pełni poprawnie, potrzebujemy jeszcze chesty. Chesty oczywiście mam na myśli tutaj ironowe. Bo tylko i wyłącznie tym będziemy się tutaj bawili. Potrzebujemy 3 chesty. Zniszcz jeden, zniszcz drugi, postaw. Jeden, postaw drugi. Więc 4. 4 ogólnie systemy tam będą zamontowane. To będzie działało w parach chyba przeważnie. Chyba, że mogę to jakoś zautomatyzować później. Zobaczymy. Na razie tak to zrobimy. I kładziemy to na dole. Tutaj oczywiście będziemy potrzebować jeszcze energii im dać, więc zaraz też ogarniemy tą energię. To basica, co tam mam, chyba do tego wykorzystam. Mam takiego basica. I to sobie też weźmy w takim razie. Przekopmy się jeszcze za tym. Będę potrzebował to oczywiście podpiąć ich. Dobra, żeby potem oni mieli po prostu standardowo energię. Podepniemy to w ten sposób. Tutaj zamontujemy sobie basica, który będziemy ładowali raz na jakiś czas. I to pociągniemy tutaj po całości, bo tutaj mówię, tu będą właśnie te nasze buildery, które będziemy zasilali odpowiednim sygnałem jeszcze z redstone'a. Więc to jeszcze później ogarniemy, pewnie te będziemy przesyłali właśnie tym oto kablem, dodatkowo jeszcze sygnał redstone'owy. Teraz tutaj ustawiamy sobie, był już do niszczenia. Teraz tego, to bym wywalił, wiecie, mam przecież tego, do odsyłania itemów. Możemy odesłać już. To i co? Jaksy, na pewno tego nie potrzebujemy. I dobra, to będzie chyba wszystko. Teraz zacznijmy się już tym wszystkim bawić. Tu mamy ustawionego teraz do usuwania. Żeby go ustawić prawidłowo, musimy tak nacisnąć Shift i prawy myszki na nasz builder. On się nam tutaj zaznaczył. I teraz co chcemy zniszczyć? Wchodzimy na znowu na Home wiatraki i ustawiamy z Shiftem znowu, a nie bez Shifta, nasz Ultimate Energy Cube z Shiftem jednak. Jeden, czyli zaznaczamy teraz jego rogi. Jak już chcemy jeden blok, to zaznaczamy dwa razy ten sam blok i wtedy, jak wejdziemy sobie tutaj prawie z myszki, macie zaznaczone, jakie dosłownie miejsce chcemy my zaznaczyć i pisze, że to jest jeden blok. Czyli to, co was interesuje, jest tutaj wszystko ładnie opisane. Teraz lecimy na dół i montujemy go do naszego buildera. I układ jest zamontowany. W tym momencie on czeka na sygnał redstone, który oczywiście musimy mu zapodać. Na razie tak wstępnie, później będziemy to wszystko ogarniali już. Powinniśmy tutaj pajchami. Levelek leci teraz na dół i montujemy to tutaj
do jego uruchomienia. I uruchamiamy. Coś nie zatrybił. On active. Query. Clear query. Tutaj podłączenie energii jest. Tutaj jest na górze trześcik. Normal query. Coś tutaj musiałem skopać z ustawieniami czy coś. No ale wydaje się, że powinno, chyba że chodzi o zasięg jeszcze. Zasięg jego działania. Nie, zasięgu chyba nie ma z tego co pamiętam. Słuchajcie, zaraz to rozkminię od tutaj. Co po prostu tutaj? Widzę co, okazało się, że Minecraft mnie leciutko oszukał, jako że no te wszystkie Energy Cube nie działają z Builderem, ale z tego co sprawdziłem działają banki, więc robiłem sobie szybciej tutaj dwa banki. Zobaczymy, czy to zadziała nam poprawnie. Tak, banki się już przenoszą, jak widzicie jest w nim energia, więc dobra, będziemy musieli działać na zasadzie banku. O, mam nadzieję, że to zadziała nam poprawnie, zresztą zaraz się przekonamy. Teraz już tego wiemy, jak zabierać stamtąd nasz bank. Następnie teraz przydałoby się to jeszcze wypakować. Więc skoro wiemy, że to tutaj nam wyląduje, to oczywiście to jakoś postawimy. Tutaj możemy testować różnie. Na przykład możemy sobie pójść najprostszym chyba możliwym sposobem, czyli dać autoplacer, ale my damy dodatkowego tutaj jeszcze buildera. Żeby też tutaj builder też właśnie działał na zasadzie takiej, żeby on mógł to postawić później. Tak, tak mi się wydaje, że będzie chyba najlepiej. Buildera ustawimy idealnie obok nawet. Powiedzmy, skoro ten będzie działał w tym miejscu, on dostanie sygnał z tej strony, prześlę temu i on po prostu go postawi wtedy. Na zasadzie, prawda, ten będzie kładł i powiedzmy, że rozładowywanie zrobimy sobie gdzieś tutaj na przodzie, a tutaj z boku będzie odwrotna sytuacja, czyli po prostu odsyłanie danego bloku z powrotem. Zaraz to oczywiście wszystko pięknie, ładnie ogarniemy. Pierwsze co, z tego trzeba zrobić, żeby on zawsze z tej maszynki zawsze aktywny przesyłał tutaj. Oczywiście tutaj jeszcze ustawmy to. Bum. Położyliśmy. Przesłał się on w to miejsce. I teraz ten, on będzie na zasadzie tika działał tak naprawdę. Go możemy ustawić, żeby on zawsze działał. Na przykład, ignore redstone, czyli on będzie teraz zawsze działał. Czyli jeśli coś tutaj dostanie, będzie chciał go postawić. Albo na zasadzie po prostu, on tu active, czyli po prostu potrzebujesz sygnału redstone. Dobra, to możemy jeszcze wszystko ustalić. Teraz wchodzimy, gdzie chcemy to umiejscowić. Powiedzmy, że rozładowanie będzie, te będą tutaj, tu będą kolejne, powiedzmy w tym miejscu będą kolejne. Dwa zamontowane, nie tutaj, będą jeden dalej, czyli raz, dwa, trzy, pyk, pyk, w tym miejscu. Więc rozładowanie zrobimy identycznie, powiedzmy tu. Tu, albo na rogu samym, po środku. Tu zrobimy rozładowanie. Ustawiamy sobie tym oto, czyli sharp card. I identycznie jak przedtem, czyli shift na buildera, dwa razy na blok. I mamy już zadowolenie, gdzie to chcemy umiejscowić. Wchodzimy tutaj, blok rozwalamy. I teraz danie mu sygnału redstone. Halo, halo, halo. Powoduje umiejscowienie naszego oto banku. Powiedziałem umiejscowienie naszego banku, więc proszę mi to ustawić. Aha, gdybyś jeszcze miał energię, to oczywiście to by się udało, więc zróbmy taką prostą rzecz. Czyli po prostu dajmy go tutaj na górę. Tu oczywiście podepniemy wszystko do systemu później, więc tutaj problemu z tą energią nie będziemy mieli. Ale póki co musimy to oczywiście tutaj załatwić. I co? Alu? Tu tej energii nie chcesz wpuścić. Insert. Tutaj dajemy wyjście. Always active. Na tą stronę. Wiecie jak to jest? Patrzymy się w tą stronę. I on ma mieć wyjście tutaj. Jest ustawiony. I energia tutaj już nam wchodzi. Powoli, powoli, ale się ładuje. I widzicie, nasz bank kapacitor jest umiejscowiony. I teraz możemy go rozładować. Tak naprawdę. Pomyliłem banki chyba, z tego by wynikało. Okej. Ten. Sygnał, na sygnał. To działa na sygnale, więc oczywiście bardzo spoko, można tutaj wszystko pięknie ogarnąć. Teraz tak o, możemy zrobić jeszcze tylko jeden bardzo fajny myk. Jako, że go możemy rozwalić w każdym momencie, to miejsce jest już tutaj ustawione. Zrobimy sobie przesył
prądu do tego urządzenia. Więc zejdziemy tutaj, no powiedzmy w taki sposób, w dół i przeniesiemy, że chcemy od razu go ładować, najprościej mówiąc. Czyli każde postawienie od razu automatycznie zacznie go ładować. Nie wiem, czy tym kablem, czy tym lepszym będziemy to później robili, bo tym samym kablem będziemy później przesyłali chyba, bo to chyba można ukierunkować z tego, co kojarzę, czy nie? Zastanawiam się teraz, czy mogę to ukierunkować na dwa miejsca, prawda? Do wysyłania tego. Okej. Teraz nam potrzebuje znowu sygnału redstone. Tutaj do umiejscowienia i pyk, 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 ślicznie, ładnie on jest zamontowany. I teraz w tym momencie on przesyła ten nasz prąd prosto do naszego tutaj banku do ładowania. Niestety nie ma tutaj wyjścia, więc musimy tego tutaj ustawić wyjście tutaj do ładowania i on się będzie nam tutaj pięknie, ładnie ładował. Jeśli ustawimy oczywiście wejście od dołu. To jest dół? Chyba to. Nie? Czy tutaj jeszcze musimy ustawić na dół? Output. Dobra, to już spada, to się powinno tam przynajmniej ładować. Może to po prostu nie jest tylko i wyłącznie widoczne, ale to działa. Wszystko zakrywamy i powtarzamy tą samą czynność jeszcze dla drugiej strony odnośnie umiejscowienia tego naszego banku z powrotem na górze. Czyli system jest dosyć łatwy, ale to oczywiście trzeba jeszcze tutaj wszystko ogarnąć. Dobra, już wiem, co tutaj command. Otóż to on wysyła sygnał redstone nawet jeśli nie ma tutaj banku. Spoko, fajnie, bo jak tutaj ustawię ten bank, to on automatycznie zacznie działać. Zróbmy to jeszcze raz. Zostawmy tutaj go, chłonął go od razu. Tylko, że chyba nie wysłał temu sygnału. No tak, nie wysłał temu sygnału, więc jeszcze raz to powtórzymy tą samą czynność. A bo ty na powtarzaniu, dobra? Okej, okay, dlatego ty chodzisz jeszcze. Okej, okay, ale widzicie, on nie chodzi, chociaż jest sygnał redstone, bo potrzebuje mieć go zresetowanego. Zróbmy to właśnie, zresetujmy sygnał redstone, czyli wyłączmy. Sygnał się wyłączył i uruchomimy jeszcze raz. W ten sposób on wchłonął ten nasz bank i wysłał go tutaj prosto do naszego do położenia na górze oraz do położenia tutaj u nas. Uruchomimy teraz je ręcznie póki co. Uruchomimy jednego oraz uruchomimy drugiego. W tym momencie, jak widzicie, sygnał się wyłączył. I wszystko działa tak, jak powinno. Prawda? Tutaj to zmieniałem te ustawienia. Nie wiem, czy dobrze w ogóle. One były tak o ustawione. I to chyba to zostawię. W tym momencie sygnał jest wyłączony. Jeśli ten bank nam znowu spadnie do 0, czy tam do 5%, chyba tak jest ustawione, znowu się sygnał uruchomi i znowu to wszystko tutaj zacznie nam działać. A na górze natomiast wszystko działa nam poprawnie, ten bank jest ładowany. My go stąd oczywiście chcemy zabrać, bo chciałbym to jeszcze potestować, żeby to działało w pełni automatycznie. Tego stąd również zabieramy. Automatycznie on wysyła sygnał chyba? A może nie? Potrzebuję po prostu chyba coś innego tutaj jeszcze zamontowanego mieć. Może dopiero za chwilkę zareaguje. Zobaczymy jeszcze. I na górze montujemy znowu nasz bank z powrotem. Tak matwane, wiem o tym, ale to ogarniemy spokojnie wszystko razem. Dobra, i teraz on tutaj oczywiście wróci w to miejsce, ale pierwsze co trzeba tutaj załatwić to uruchomienie. Uruchomienie zrobimy na zasadzie repeatera, że on się po prostu po chwili sam załączy. Jeszcze jestem w stanie ten sygnał stąd zabrać, bo on jest skierowany gdzie w tą stronę. Ja chyba tego nie złapię wprost, chyba że ten może przesłać nam jeszcze sygnał. Właśnie, to jest dosyć spory problem. Chyba, że po prostu przesunę ten blok lekko dalej. O jedno miejsce. Chyba tak będzie chyba mi najprościej go zrobić. I przesunę to o jedno miejsce. I zamontujemy go z powrotem, tak jak on był poprzednio ustawiony, czyli tutaj. W tym kierunku. Teraz tak o. Tu potrzebujemy oczywiście mieć blok, zaraz to załatwimy. Albo postawimy to na razie dołem, żeby to poszło. I to będzie oczywiście wszystko pięknie, bo jest tutaj załatwione. W ten sposób. Tutaj teraz damy normalny, pełny blok i poprowadzimy redstone. Chociaż, ach, nie ten redstone. On, jak dobrze wiecie, przy zakrętach już nam przestanie działać, a my oczywiście chcemy, żeby to wszystko działało nam poprawnie. Mamy chyba redstone ten tutaj zrobiony. Jest bardzo malutko jego mam, więc potrzebuję go na pewno więcej. Tylko, że no, dojście w ten sposób do niego jest troszkę słabe. Redstone aloje. Redstone aloje to są te. Potrzebujemy tego troszeczkę więcej, powiedzmy gdzieś tyle. Teraz to zamontujemy tam na dole, żeby to nam działało tak jak my o to chcemy. Czyli stąd lecisz w to miejsce oraz lecisz w to miejsce.
Może tak muszę chyba zrobić. To działo nam poprawi. Tylko, że w tym miejscu damy sobie repeater ustawiony na maksymalne opóźnienie, żeby to uruchomiło dopiero po chwili. Chyba tak jest maksymalne opóźnienie. 4 tiki. No i dobra, i to powinno nam tutaj zadziałać poprawnie. Robimy identycznie po drugiej stronie. Dosłownie kopia tego, co tam wykonaliśmy. Pewnie to obrobimy, oczywiście zamontujemy i uruchomimy. To będzie już automatyczne położenie. Jak to nam zadziała, uznajemy, że system jest zakończony i możemy po prostu się cieszyć z jego działania. Oczywiście wiecie, zaraz się przekonamy, czy ta funkcja działa nam tak, jak my chcemy. Dobra, to jest wszystko ładnie ustawione. To usuwamy. I automatyczne kładzenie usuwamy stąd. Kładziemy nasz blok, czyli nasz bank. On chyba ma teraz więcej niż 5%. To oczywiście tam szybko spada, ale my ustawimy tutaj po prostu, żeby reagował on na 10%. Zniknął. Masz blok do kładzenia. Ty masz też blok do kładzenia. Nie wiem, czy to jak nie jest za szybko dla niego. 4 tiki. Chciałbym chyba to ustawić tutaj. Żeby on poczekał jednak, czyli zatrzymał ten sygnał. Ile z nim poczekał? Chyba, że ustawię na... Ignore. Ignore na tym. Wiecie, że może zadziałał zawsze. Bez potrzeby, a czy żeby zawsze on po prostu działał. Też można oczywiście to zrobić. Ej, powiem, że to będzie chyba nawet lepsze. Czy on tak faktycznie działa, że ignoruje całkowicie ten sygnał redstone? Przekonajmy się. Ostatnia chyba już próba naszej zabawy całej, więc to kładziemy. Idziemy na dół, kładziemy nasz bloczek i próbujemy jeszcze raz wszystko tutaj ładnie uruchomić. Dobrze, teraz trzeba to znowu oczywiście wywołać. Chyba będzie najprościej to wywołać w tym sposób, że znaczy i uruchomię. Jeszcze odznaczę. Uruchomię. Zwiększyć procenty muszę. 15. Wystarczyło. Ok. Teraz tego. Aha, to wskoczył i ignoruje sygnał redstone. Off to active. Dobrze. Muszę to jakoś rozkwizić pierw, jak to dobrze byłoby restować, tak żeby to miało ręce i nogi i ten czas oczekiwania też było można to fajnie ustawić. To oczywiście jest dosyć ważne, żeby to móc tutaj w pełni zrealizować tak jak ja chcę, a wiem, że tutaj troszeczkę tutaj jeszcze tych zabaw chcę wprowadzić. Tym układem jest troszeczkę zabawy, żeby go poprawnie ustawić, a jak już go ustawicie, na pewno wszystko działa bardzo, bardzo fajnie, widzicie. W pełni to działa, tutaj zostawiłem sobie, że wizualizację, żeby to widzieć wprost. Działa poprawnie. Myślę, że tu nawet nie muszę ustawiać tego, żeby to działało non-topper. Myślę, że tutaj tak czy siak sobie teraz już da radę. To po prostu miało problemy, bo tutaj jakieś dziwne te ustawienia robiłem, prawda? Teraz to już powinno działać nam dokładnie tak, jak ja chcę. Teraz tego, domyślnie na górze też powinien stać już ten układ. Tak, on też stoi tutaj i pobiera on energię. Naprawdę tej energii jest tutaj od groma, bo to jest mega, mega wydajne. Ale dobra, zobaczmy też, czy to działa nam jeszcze raz, czyli znowu tutaj je podmienimy. Tak, wiem, znowu będę tutaj się bawił z tym. Mam nadzieję, że znowu tego nie skopię, bo no, tutaj naprawdę uwierzcie mi, już sporo razy tutaj to usuwałem, kładłem jeszcze raz, żeby to sprawdzić, czy to faktycznie działa poprawnie, bez żadnego większego problemu. I póki co, na tam ileś tam prób, które zrobiłem, działa to jak najbardziej bardzo, bardzo fajnie. Więc teraz będę chciał to jeszcze raz zweryfikować, ostatni już raz. Zamontujemy teraz to na dole, to nam się nie uruchomi, bo musimy zmienić tutaj... Dajmy na 50%. 50%. Teraz to się usunęło i powinno się wstawić. I znowu. Znowu to samo. Single run musi być znowu ustawione. Nie wiem, czemu to tak działa. Że będzie to działało cały czas, jak będzie widziało sygnał redstone. Ale wtedy to działa. No dobra, może faktycznie muszę takie coś zrobić. To będzie tak tutaj widoczne na tym procesingu cały czas przez to.
Ale może widocznie tak to musi być. Dobra, zostawmy to już w tej postaci, bo to nam działa poprawnie. Teraz zostaje nam tylko właśnie ten kabel tutaj pociągnąć do naszego tego układu i to jest tak naprawdę już wszystko, czyli cały nasz układ będzie teraz w pełni zasilany tą naszą energią. Bardzo fajnie, tu mamy te najlepsze kable możliwe. Odepniemy je do naszych tutaj banków, które są u góry. I tak, i to już będzie w pełni wykonany nasz cały system. Wyprowadzić to będę chciał tej mańki tutaj. Powiedzmy, on to zabiera energię, prawda? Ale ja bym chciał podpiąć go tutaj i prowadzić tyłem. Ja to oczywiście te bloki mnie pouzupełniam, bo zakrywam je pięknie, ładnie, żeby on tutaj było jak najbardziej tutaj w porządku. No ale wizualnie, tak jak właśnie tutaj widzicie, czyli tak na zewnątrz poprowadzone całkowicie, one się nie będą ze sobą stykały, bo to są te kable mocniejsze, ale będzie to w pełni tutaj wszystko pięknie, ładnie zoptymalizowane. Więc no, powiem wam, że układ ten będzie mocny. Będzie na pewno bardzo, bardzo mocny, bardzo wydajny oczywiście. Ale mówię, na tym nam tutaj głównie się zależało, żeby ten układ był taki, żebyśmy go mogli zamontować raz, bo nam tutaj działał poprawnie. Później prawdopodobnie zmieni się sposób ładowania, czyli damy jakieś inne tutaj generatory. Na razie te, które my zastosowaliśmy, są chyba najmocniejsze. Ale mówię, w międzyczasie na pewno jakieś inne tu mogą nam powstać, które będą wydajniejsze od tego naszego. Ale póki co nie kombinujmy za bardzo. Skupmy się na tym, co jest całkowicie za free. Wiatr jest za darmo, więc no, po prostu bylibyśmy inni, gdybyśmy z tego nie chcieli tutaj właśnie korzystać w ten oto sposób. No to jest tutaj, tak, to jest w tym miejscu. Montujemy teraz w dół i w tym momencie nasz piękny bank będzie rozładowywany. Rozładowany powiedziałem, czyli nie tak, czyli tak, w ten sposób. On ma tylko oddawać swoją energię, a nie ma się ładować. W ten sposób, widzicie, nasz ten cały kapasitor będzie już w 100% ładowany. Jak on się rozładuje, ten nasz bank pojedynczy do zera, to wtedy dopiero całość będzie mogła być zresetowana, ten bank nam zniknie, a powstanie nowy. Tym samym dziękuję bardzo za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu i widzimy się w kolejnym odcinku z Minecrafta na modach. Piszcie swoje propozycje, co byście chcieli, żeby wam to zademonstrował. Ja mam jeszcze wiele, wiele pomysłów i na pewno to rozwiniemy. I dograłem jeszcze Computer Craft, więc spodziewajcie się drobnych układów programowalnych, które będziemy chcieli budować, pisać. Na razie, hej hej! Wow.